Czy polska armia jest najsilniejsza w Europie? No, wczoraj wybuchła, rozgorzała taka dosyć ostra dyskusja, ponieważ jedni argumentowali najliczniejsza, drudzy mówili najsilniejsza i dzisiaj o tym sobie porozmawiamy tak pokrótce. Chociaż temat bardzo ważny, to jednak no, to jest kanał raczej techniczny. I tak wrócimy do tych filmów technicznych, tylko że są wakacje. Ja też mam takie bardzo krótkie wakacje. I troszkę od tej techniki, technologii odchodzimy. Wracając do tematu i tutaj trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ nie mamy głowic A i nie posiadamy środków, no nie posiadamy ich, to ich środków nie posiadamy, żeby je przenosić, to nigdy nie będziemy mogli być nazwani najsilniejszą armią w Europie. I Francja i Wielka Brytania, posiadając ten typ środków ostatecznych, no może nie obawiać się nawet sił konwencjonalnych, sił dziesięciokrotnie większych, dwudziestokrotnie większych od tego, co oni posiadają. Tylko że my musimy patrzeć na ten aspekt inaczej. I tutaj mamy ten punkt drugi, czyli oczywiście to, że jeśli chodzi o siły konwencjonalne, to my może jeszcze nie mamy najsilniejszej armii w Europie, ale jesteśmy na najlepszej drodze, żeby takie siły posiadać. Więc może nie dziś, nie jutro, ale za 2-3 lata wówczas można powiedzieć, będąc jeszcze troszkę optymistami, ponieważ tutaj w pewnych aspektach jeszcze będzie nam troszkę brakowało, że będziemy mieć najsilniejszą armię konwencjonalną w Europie. Tu zaproszę Was do wsparcia kanału Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Zapraszam na mojego X-a. Zapraszam do oceny, skomentowania, pokazania znajomym, wrzucenia na swoje media społecznościowe. Wiecie, że to dzięki Wam ten kanał istnieje i dzięki wsparciu, jakie dajecie temu kanałowi i mnie, no ten kanał może istnieć. Ale przejdźmy do właśnie tej najsilniejszej armii w Europie i niektórzy widzą takie połączenie. Najliczniejsza oznacza najsilniejsza. Już raz tak myśleliśmy, że duża, masowa armia pozwoli nam się obronić, chociaż co tu dużo mówić, wtedy za dużo do wyboru nie mieliśmy, nie byliśmy w stanie pozyskać odpowiedniej ilości sprzętu, więc postanowiono, że masą spróbujemy się obronić, więc tutaj nie ma co tego negować. Jeśli nie mamy innych możliwości, to również ta duża ilość no, niekiedy przekształca się na sprawne możliwości obronne czy też ofensywne. Tylko że tutaj mamy znowu dwie kwestie. Tak, to, że mówimy, że jesteśmy najsilniejsi, ponieważ jesteśmy najliczniejsi, jeśli chodzi o nasze siły, to troszkę mija się z prawdą. Delikatnie to ujmując. Tylko że musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli chcemy mieć za te kilka lat tą najsilniejszą armię tak naprawdę w Europie lądową. Dlaczego nikt nie mówi o lotnictwie? To mnie najbardziej boli. Dlaczego cały czas mówimy o siłach lądowych? Wiem, sojusznicy, ale dlaczego nie mówimy o jeszcze większym wzroście lotnictwa? To jest na moim drugim kanale pojawił się materiał wczoraj, dlaczego lotnictwo jest najważniejsze, dlatego o tym mówię. No ale pominimy ten temat, chociaż niesamowicie ważny. Tylko, że właśnie, chcąc mieć za te 3, 4, 5, 10 lat, gdy już wszystko dotrze, gdy już wszystko zostanie wdrożone, tą najsilniejszą armię lądową, czy też ogólnie siły konwencjonalne, to musimy mieć ludzi. O wiele więcej niż mamy dzisiaj i musimy posiadać rezerwy, musimy posiadać duże grono przeszkolonych ludzi. Na tym sprzęcie, nie rezerwy, które szkoliły się 5, 10, 15, 20, 30 lat temu na czymś, co już no, fizycznie nie istnieje u nas, tylko na sprzęcie, które posiadamy. To też wielu osobom umyka i to też będzie gigantyczny problem szkoleniowo-logistyczno-sprzętowy. Ale żeby mieć tą silną, te silne siły, musimy mieć ludzi. I to widzę w tych wypowiedziach, że licznie znaczy silnie. Nie, że te osoby, mam nadzieję, widzą w tym, że te siły no, po prostu mają być tylko liczne. Raczej to by nie przyniosło skutku. Raczej widzę w tym takie postrzeganie, że musimy mieć dużo ludzi, żeby
tych ludzi przez te najbliższe lata wyszkolić. Na tych nowych czołgach, armatochaubicach, wyrzutniach, łączności, walce radioelektronicznej, kiedy w ogóle kiedyś zdecydujemy się, że to jest jeden z najważniejszych elementów współczesnego pola walki i w tej materii jesteśmy bardzo, 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 bardzo w złej sytuacji. Nieważne, nie denerwujmy się. Lotnictwo w re i bezzałogowce to temat taki... Chyba ktoś o tym nadal zapomina. Spokojnie, może coś się ruszy. I ci ludzie, których musimy zaabsorbować i wyszkolić od nowa rezerwistów, to właśnie to widzę w tych wypowiedziach ludzi, że oni patrzą na to przez pryzmat tego, że bez tych ludzi, choćbyśmy mieli najwięcej czołgów, najlepszych czołgów, armatochaubic, bezzałogowców, wyrzutni rakiet i tak dalej, to no, to się nie zegra, to się nie będzie zgrywało. Więc na dzień dzisiejszy na papierze można by nawet powiedzieć, że te siły są najsilniejsze. Lądowe. W rzeczywistości realnie, gdy spojrzymy na te możliwości realne, pamiętajcie, ile my wydajemy na jedną osobę w wojsku, a ile wydają inne państwa. I to nie polega tylko na tym, że są to środki przeznaczone na ich wypłaty. Nie, to wygląda zupełnie inaczej. To też jest bardzo ważna kwestia. Tylko, że my jesteśmy w miejscu, w którym znaleźliśmy się, ponieważ przez 30 kilka lat w to wojsko inwestowano niewystarczające kwoty i dochodziło do modernizacji tak zwanych wyspowych, czyli modernizowano tylko w wybranych punktach. Tam, gdzie już było tragicznie, albo tam, gdzie już musieliśmy coś zrobić. Niejako byliśmy zmuszani do tego przez zapisy traktatowe. Pamiętajcie, że w NATO jak byk stoi, że jest to sojusz obronny, którego członkowie muszą posiadać odpowiednie zdolności, jeśli chodzi o obronę swojego terytorium i wsparcia swoich sojuszników. W NATO wymaga się, żeby państwo było silne, żeby dbało o swoją sferę bezpieczeństwa, obronną. No i to powodowało, że niektóre zmiany, niektóre rzeczy kupowaliśmy, modernizowaliśmy. I teraz chcemy w ciągu 2 lat wszystko to nadrobić. I o ile sprzęt jeszcze da się jakoś zrobić, o tyle absorpcję, wyszkolenie specjalistów, które trwa na przykład kilka lat, to nie jest proste. Dlatego właśnie chcę powiedzieć, że choć będziemy na papierze najsilniejszą armią lądową, to spójrzmy również na pozostałe elementy. Nie tylko logistykę, nie tylko łączność, nie tylko rozpoznanie, możliwość wyznaczania i identyfikacji celów, ale spójrzmy też na ludzi, którzy są najważniejsi. Czy oni już będą tymi specjalistami, jakich potrzebujemy? Ponieważ to nie chodzi o to, żeby mieć 500 000 armię takich zwykłych, nie chcę tu nikogo obrażać, ale piechurów, których też trzeba szkolić kilka tygodni, żeby tą podstawę złapali, a najlepiej kilka miesięcy, żeby wiedzieli, z czym się to je tak naprawdę. Tutaj potrzebujemy wielu specjalistów, takich prawdziwych specjalistów, których umiejętności to szkolenie trwające często nawet kilka lat plus doświadczenie. To się nie zrobi samo, to też potrzebujemy na to lat. Więc nawet gdy staniemy się tą najsilniejszą armią na papierze, może już nią jesteśmy, ale tutaj bym podchodził do tego bardzo delikatnie, papier wszystko przyjmie, to będziemy potrzebować jeszcze troszkę, żeby być prawdziwą najsilniejszą armią lądową. I mam nadzieję lotnictwem. Marynarka jest nam bardzo potrzebna, ale nie aż tak jak takim państwom jak Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania. My chronimy swoje strefy na Bałtyku, nasze szlaki handlowe, zamknijmy przeciwnika w jego portach, przetnijmy jego szlaki, ponieważ to właśnie przez Bałtyk są te jego najważniejsze szlaki, poza tymi wschodnimi i będzie dobrze.
Więc super, że coś się dzieje i bardzo fajnie, że my możemy w ogóle dyskutować o tym, czy mamy tą najsilniejszą armię w Europie, czy nie mamy. No, gdyby ktoś zadał takie pytanie 5 lat temu, no to raczej większość z was, pomijając ten aspekt głowic A, to raczej wszyscy byśmy kręcili głowami. 15, 20, 25 lat temu to samo. Ale jesteśmy w takim miejscu, w takim momencie, że no niestety zbyt dużo nie możemy bez tego silnego komponentu, elementu, który będzie dbał o nasze bezpieczeństwo, zrobić. Ponieważ znacie moją opinię, że wojsko to nie jest tylko, żeby nas bronić. Ono jest po to, żeby odstraszyć tego teoretycznego agresora, żeby wiedział, że nie do końca opłacalne jest no, zaatakowanie nas. Tylko że no, tutaj musimy jeszcze liczyć na logikę po drugiej stronie, a to no, nie zawsze może się sprawdzić. Więc w mojej opinii na dzisiaj na papierze teoretycznie możemy mieć, mamy najliczniejsze siły, jeśli chodzi o Europę. Nie oznacza to niestety jeszcze, to podkreślimy, jeszcze, że mamy najsilniejszą armię konwencjonalną w Europie. To jeszcze potrzebujemy troszkę. Potrzebujemy też dużo zmian, jeśli chodzi ogólnie o to, jak to wojsko działa, chociaż te problemy są nie tylko u nas, tylko że to jest kwestia kilku lat. I wtedy tak, wtedy będziemy mogli powiedzieć, nie mamy tylko najliczniejszej, ale mamy też najsilniejszą. I tu wchodzą kwestie, czy również biorąc pod uwagę te głowice A, będziemy mogli się kiedyś nazwać, nie posiadając tych głowic, będziemy mogli się kiedyś nazwać najsilniejszą armią Europy. Nie. To jest coś, no jednak zbyt dużo dającego, żebyśmy mogli o czymś takim mówić. No ale o tym kiedyś porozmawiamy. Czy możemy je mieć? Jak moglibyśmy je pozyskać i z jakimi konsekwencjami by się to wiązało, ponieważ to nie jest taka prosta sprawa, jak się niestety wielu osobom wydaje. I opracowanie, i wyprodukowanie, a później wskakujemy w kolejny element, żeby to jeszcze dostarczyć tam, gdzie no, chcemy, żeby to doleciało, dojechało. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że tutaj troszkę was tak porówno potraktowałem, tych, którzy uważają, że jesteśmy najsilniejsi. Jeszcze nie, ale niedługo będziemy. I tych, którzy uważają, że no jak można w ogóle tak mówić, przecież liczba nie przekłada się na siłę. Trzeba mieć żołnierzy, żeby móc zbudować najsilniejsze siły konwencjonalne. Dziękuję wam za waszą obecność. Dziękuję wszystkim wspierającym, czy to poprzez Patronite'a, czy przez postawienie symbolicznej kawy. Dziękuję wam za to, że oceniacie, komentujecie, że oglądacie. Zapraszam oczywiście was do pokazywania tych materiałów znajomym, do wrzucania ich na swoje media społecznościowe oraz oczywiście zapraszam na mojego X-a, zapraszam na kartę społeczności, na moje pozostałe kanały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.